Kiedy już odnajdziemy, odkryjemy wszystkie wzorce, kody i matryce, które nam nie służą, to oczywiście będziemy szukać metody, dzięki której moglibyśmy je zmienić na dobre, na lepsze, na takie, które będą dla nas korzystne. Najprostszą metodą zmiany niekorzystnego wzorca na korzystny jest oczywiście praca z afirmacją. Wiele książek poleca pracę z afirmacją. Ja tutaj chcę tylko przypomnieć, po raz pewnie kolejny, że praca z afirmacją wymaga od nas szczególnej uwagi. Nie możemy powtarzać czy też pisać afirmacji automatycznie, dlatego że wtedy ona nie przynosi żadnego spodziewanego efektu. Afirmacje należy łączyć z formą energetyczną, wówczas docierają one do wnętrza naszej podświadomości i tam powodują tę prawdziwą zmianę. Oczywiście afirmacje są narzędziem godnym polecenia, jak najbardziej. Oprócz afirmacji bardzo ciekawą metodą jest dekodowanie i kodowanie. Metoda opisana przez Sandrę N. Taylor w książce dotyczącej właśnie kodowania. Książkę tę przedstawiam na swojej stronie w zakładce dotyczącej uzdrawiania kodowania. Polecam tę metodę przede wszystkim dlatego, że jest niesłychanie prosta i szybka, trwa zaledwie 3-4 minuty. Warto więc się jej przyjrzeć i zobaczyć, jak ona będzie u nas działać. Oczywiście wszystkie metody działają. Natomiast pamiętajmy, że każdy z nas jest inny i każdy z nas potrzebuje innych metod. Dlatego to, co pomoże jednemu, niekoniecznie musi być skuteczne u drugiej osoby. A zatem mamy afirmację, mamy kodowanie, mamy też świadome tworzenie poprzez wizualizację, czy poprzez na przykład metodę taką jak metoda Evelyn Monahan. To metoda, która była popularna 20-30 lat temu. Dzisiaj już rzadko kto o niej pamięta, rzadko kto korzysta z tej metody. Jest naprawdę doskonała, warto się jej przyjrzeć. Jest rzeczywiście efektywna, przynosi to, czego oczekujemy. Warto z nią pracować, ale oczywiście oprócz tej metody jest wiele innych, które bazują na połączeniu tworzenia właściwego wzorca z wizualizacją efektu, z wizualizacją w sytuacji, w której ten właściwy, upragniony przez nas wzorzec już zaczyna działać. To są metody najprostsze i takie, które najszybciej możemy stosować, ponieważ one nie wymagają żadnych od nas dodatkowych technik, warunków. Możemy po prostu każdego dnia, kiedy mamy trochę czasu, czy każdego dnia przed zaśnięciem, zastosować takie metody. Albo rano, jeśli ktoś oczywiście ma czas i woli pracować przed południem. Oprócz afirmacji, oprócz kodowania czy dekodowania, bardzo skuteczne są w ogóle wszystkie metody dotyczące wizualizacji, dlatego że kiedy tworzymy obrazy, wówczas nasza podświadomość bardzo szybko reaguje. Nasza podświadomość lubi obrazy i są one dla niej takim bardzo wyraźnym przesłaniem, które odbiera z ogromną lotnością, z ogromną przyjemnością. Podświadomość jest trochę jak dziecko, warto o tym pamiętać. Dziecko też reaguje na to, co barwne, tak, co mieni się różnymi kolorami i wówczas o wiele szybciej reaguje na to, co próbujemy mu przekazać. Podobnie jest z naszą podświadomością. Dlatego wszystkie metody, które łączą się z odtworzeniem obrazów, na przykład poprzez marzenia, poprzez wizualizowanie, te wszystkie metody szybko przynoszą dobry skutek. Tutaj oczywiście można wymieniać w nieskończoność różnego rodzaju metody. Na przykład Huna czy metoda Silwy to są również metody, które łączą w sobie takie właśnie działanie, w którym tworzymy to, czego pragniemy. I tutaj również, szczególnie w Silwie, wykorzystujemy wizualizację. Oczywiście ja tylko sygnalizuję, ponieważ te metody wymagają też na pewno tego, żeby się ich starannie nauczyć, a więc pójść na szkolenie do kogoś, kto jest dobrym specjalistą i kto wytłumaczy, jak posługiwać się najskuteczniej tymi metodami. Natomiast chcę tutaj jeszcze polecić dwie rzeczy, dwie techniki. Pierwsza to oczywiście moja ukochana metoda Reiki, oczywiście na poziomie drugiego stopnia. Dopiero po drugim stopniu możemy wykonywać
wykonywać zabiegi reiki, dzięki którym możemy kodować w sobie określone wzorce. Tutaj wykorzystujemy do tego oczywiście znaki. I kolejną metodą, którą także polecam do zmiany niekorzystnych wzorców na te, które są dla nas dobre, to oczywiście dwupunkt. Dwupunkt i wszystkie metody kwantowe. One także posiadają w sobie taką moc, taką możliwość, żeby wyrzucić niekorzystny wzorzec ze swojej podświadomości i zastąpić go tym korzystnym, pozytywnym. Tak naprawdę oczywiście tych metod jest o wiele więcej. Powinnam tutaj jeszcze włączyć Theta Healing i wiele, wiele innych. Natomiast każdy z nas powinien poszukać sobie takiej metody, która dla niego jest najlepsza i która jemu najbardziej będzie pomagać. Natomiast zwracajcie uwagę na to, kiedy będziecie szukać odpowiedniej dla siebie metody. Po pierwsze, szukajcie tego, co będzie się Wam podobać, co będzie budziło Wasze zaufanie. Ale po drugie, sprawdzajcie w opisie, czy ta metoda właśnie tym się zajmuje. Czy dzięki tej metodzie jesteście w stanie zastąpić negatywne wzorce pozytywnymi. Metod uzdrawiania naszego życia jest mnóstwo. Rodzą się one jak grzyby po deszczu. I bez wątpienia działają, bo skoro ktoś wypróbował, przetestował i doświadczył, to na pewno wie. Natomiast najważniejszą rzeczą, o której musimy pamiętać, to jest nasz wkład uzdrawianie naszych wzorców. Jeśli zmieniam coś w sobie, to muszę rzeczywiście sama się tym zająć. Muszę sama skupić się na tym, żeby w sobie coś naprawić. Oznacza to, że najlepsze efekty zawsze przynosi samodzielna praca. Z wykorzystaniem oczywiście różnych metod, czyli warto pójść na jakiś kurs, warto się nauczyć określonych technik, ale potem najlepiej robić to samemu. Myślę, że nie do końca możemy wierzyć w to, że pójdziemy do kogoś, zapłacimy określoną sumę pieniędzy i ktoś stuknie nas czarodziejską różdżką i wszystkie nasze negatywne wzorce wyfruną nam z głowy. Takie rzeczy się nie dzieją, aczkolwiek trzeba przyznać, że na pewno też są takie zabiegi energetyczne, dzięki którym możemy na przykład usunąć u kogoś określony wzorzec. Natomiast potem ta osoba koniecznie musi wprowadzić ten pozytywny wzorzec w to miejsce, bo jeśli tego nie zrobi, to oczywiście cała praca pójdzie na marne. Dlatego też świadomy udział w zmianie tego wzorca z niekorzystnego na korzystny jest za każdym razem bardzo ważny.